Ejo, to jest Really The Fred, a.k.a. Balkan Boy. Zaraz odpowiem wam na pytania, ale najpierw skoczcie do łazienki, umyjcie japy, bo śmierdzi wam z japy, i umyjcie zęby Colgate'em. Dobra? Dzięki. Tylko dzięki Flash Gadule każdy może zadać pytanie swojej ulubionej gwieździe. Wystarczy wysłać je na adres naszej redakcji, a my już zadbamy o resztę. Pytać możecie o wszystko. Mogę dopalić? Mogę, ale nie, bo z fajkiem nie wypada, nie? Dżentelmen. Masz papierosy? Nie, ukradłem. Red, kiedy nowe produkcje, tak? Nowe produkcje już wkrótce, ponieważ teraz właśnie za 2 tygodnie będę reżyserował klip moich przyjaciół z Krakowa. Zespół nazywa się Manuel Kant. Ja je wyprodukowałem, całą ich płytę. Płyta wyjdzie w wytwórni Żuroma Terror Music jakoś w czerwcu. Cieszę się, bo jeden z chłopaków z zespołu to jest mój bardzo dobry przyjaciel od lat i zawsze mu powiedziałem, że mu pomogę, żeby wydał płytę, i tak się właśnie za 2 miesiące stanie. Dlaczego ksywa Red? Co masz czerwonego? Chyba nie jest to miłość do PZPR. Okej. Okay. Dlaczego ksywa Red? Bo jak byłem dzieciakiem w gimnazjum, dziewczyna wzięła kulkę śnieżną, ale ta kulka śnieżna była z lodem i rzuciła mi to w nos, no i krew poszła mi z nosa i wszyscy aha, Red, aha, Red. Mega oryginalne, ale taka prawda, tak? Z pasją oglądałem Cię w MTV Skład jako prezentera i zawsze zastanawiałem się, czy czujesz się bardziej biały, czy czarny. No czuję się biały. Jak się patrzę w lustrze rano, jestem biały. A to, że mogłem się dla fanów muzyki rap w Polsce być czarny, to tylko przez to, że przez wiele, wiele lat pracowałem i zadawałem się po prostu ze znanymi gwiazdami rapu ze Stanów, które oczywiście są czarne, więc może kilka tików, czy kilka slangowych słów miałem, czy sposób ubierania się wtedy, z nich, że tak powiem, czerpiałem, ale chyba na tym się kończyła moje czarne, że tak powiem, opcje. Jestem jak najbardziej biały i dumny być Chorwatem. Dlaczego tak mało Tobie słychać? Zawiesiłeś mikrofon? Nie było mnie słychać przez chwilę, bo wyjechałem z córką i z żoną za granicą. Przez 1,5 roku byłem dyrektorem marketingu pewnego popowego radia, ale przez to, że byłem właśnie specjalistą sportowym na Euro 2008 w Austrii, w Szwajcarii, że tam spędziłem piękne 3 tygodnie z ludźmi z Polsatu, dostałem właśnie pewne sygnały, że mogę wrócić do Polski, pracować tym, co kocham najwięcej, czyli w telewizji, tak? Dlatego wróciłem i dlatego zawiesiłem, ale zaraz przestanę, znaczy zaraz zacznę od nowa rapować. Podoba mi się Twój amerykański styl gadki i gestykulacji, ale gdy pojawiałeś się przed wiekami w MTV, nie było to naturalne dla widzów. Czułeś za plecami, że niektórzy śmieją się z tego? Ogólnie jest tak, że tak, oczywiście, że czułem śmiech za plecami, ale gdzieś uważam i przepraszam, jeśli się trochę wymądrzam teraz, że byłem trochę prekursorem w tym kraju w kilku rzeczach, właśnie jak w ubieraniu i tak dalej, bo zobacz, pamiętam, że wszyscy mnie krytykowali, że mówię ciągle yo, yo i tak dalej, teraz to już chyba jestem z raperów ten, który najmniej to mówi. W 2000 czy w 2001 nosiłem blingi po 2 albo 3. Teraz to chyba każdy nosi, ja już nie mogę tego nosić, bo mi jest głupio, więc zawsze jak się jest prekursorem, to się krytykuje, później inni idą w twoje ślady i oni mają ok. I czy to było właśnie z muzyką, czy to było stylem ubierania. Tak było, no ale co zrobić? Red, wielkie uznanie za robotę w Def Jamie. Jak tam się znalazłeś i co robiłeś? Znalazłem się tam, bo mój najlepszy przyjaciel ze Szwajcarii tam się znalazł i mnie tam wciągnął. Zacząłem na początku być nikim, czyli
Posprzątaj, wyślij faksa, Redman się źle czuje, kup mu Alka-Seltzer i kup mu dwa blanty, jedź na lotnisko po Method Mana i tak dalej, a później już byłem, że tak powiem, asystentem mojego kumpla, który był dyrektorem marketingu, więc no, asystowałem z nim właśnie, opiekowałem się szczególnie rynkiem europejskim Def Jamu i clearowałem sample, czyli że jak jakiś producent bierze jakiś sample, na przykład LL Cool J miał jakiś tam sample, powiedzmy Grovera Washingtona, to ja musiałem dzwonić do ASCAP-u, dowiedzieć się, ile chciał Grover Washington, czy to jest single i tak dalej, i tak dalej. Zwiedziłeś trochę świata, ile jeszcze polskiego hip-hopu brakuje to do dobrego światowego poziomu. Więc ja uważam ogólnie, że już nie ma dobrego światowego poziomu od wiele lat. Rap francuski poszedł na psy. Amerykański rap już też jest w ogóle do dupy. Więc i myślę, że też tak naprawdę w Polsce dobre lata dobrego polskiego rapu też już się skończyły. Teraz tylko co jakiś czas wyjdzie jakaś perełka. Ogólnie jest ten sam syndrom, że fajne płyty wychodzą, ale nawet na tych fajnych płytach to tylko znajdziesz 3 albo 4 fajne utwory, co normalnie są singlami, a później już to są wypełniacze na płytach, co nie jest okej, okay, no ale tak już jest wszędzie. Laski, jointy, wieczne mielanże, czy to prawdziwy obraz raperów w Polsce, czy tylko stróżenie piórek? Więc ja nie wiem, ja lasek mam żonę, nie mam laski, czy dużo lasek, mam tylko jedną żonę. Jointów nie palę 10 lat. Wieczne melanże, melanżuję raz na 2 miesiące. Więc nie wiem, jaki jest prawdziwy obraz. Myślę, że są jeszcze więksi znani raperzy w Polsce, jeszcze więksi ziomki w kapciach niż ja. Są co melanżują. Myślę, że już po prostu... Ja już mam ponad 30 lat, więc już jest taki wiek, że już mam rodzinę i nie jara mnie tylko napić się wódki, tylko bardziej iść do kina z moją żoną, czy zjeść dobry obiad. A są ziomy jeszcze w rapie, którzy mają 23 lata i nakurwiałem się wszystkim, co można i super, no jest czas na wszystko, tak? Chcę poznać twoją matkę. Przekozacki kawałek, w sam raz na domówki. Przyznaj się, ile matek poznałeś. Więc ogólnie matek nie poznałem dużo, ale to jest stara historia z Leroyem, że jesteśmy fanami w filmach porno MILF, czyli Mothers I Like to Fuck, czyli mamuśki, które mają po 30 ileś, ale są mega zadbane i stwierdziliśmy z Piotkiem, że takie laski tak naprawdę są najlepsze w łóżku, bo wiedzą, o co chodzi. Nie jest to 17 czy 20-latka, który jeszcze nie ma źle ogolonego bobra czy coś, tylko laski milfy mają po prostu już, wiesz, wszystko ogarnięte, wiedzą, jak mają robić to i tamto, dlatego nagraliśmy piosenkę, bo jeśli mieć romans, to myślę, że z milfą, a nie z jakąś małolatką. Wyobraź sobie, że odbierasz nagrodę Viva Najpiękniejsi. Co byś wtedy powiedział? Nie wiem, czytałem kiedyś, że 2-3 lata temu wśród 3 najseksowniejszych Polek była Renata Beger, więc mogę być w 3 najseksowniejszych raperów, jeśli Renata Beger była w 3 najseksowniejszych kobiet. Nie ma sprawy. Jestem tak samo seksy jak Renata Beger, okej? Okay?